służby wyznaczają mogiłę zmarłych. I tak też właśnie tutaj, na tych terenach, dokładnie 84 lata temu miała miejsce straszna bitwa, bitwa nad Bzurą, którą dzisiaj wspominamy, a swoją pamięć kierujemy ku 142 bohaterskich żołnierzy 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, którzy spoczywają na lokalnym cmentarzu. Zapraszam Was teraz do obejrzenia przedstawienia zatytułowanego Jak myśl sprzed lat. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zadał się. Proszę bardzo. A wiesz, że z przyjemnością spróbuję. Bardzo dobrze, jak zawsze. Która to może być już godzina? Dochodzi w pół do drugiej. Już w pół do drugiej? Zobacz, jak ten czas szybko leci. To pewnie nasza Kamilka zaraz wróci ze szkoły. Wiesz, ciekawa jestem, jak mi minął też pierwszy dzień szkoły, toż to już ósma klasa. Dobrze, to powiedz, jaki masz problem? Wyobraźcie sobie, że pan od historii już na pierwszej lekcji zadał nam do napisania referat. I to w dodatku na poniedziałek. Powiedział: moi drodzy, nie muszę wam chyba przypominać, że nasza szkoła nosi chlubne imię 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty i o tym, że na naszym terenie we wrześniu trwały zacięte wały. No cóż, nie ukrywam, że to bardzo trudny temat. Zwłaszcza dla młodego pokolenia. No właśnie. Ja jeszcze żyję wakacjami. Jestem jeszcze na słonecznej plaży i wspominam szalone wakacyjne przygody z przyjaciółmi. My też żyliśmy jeszcze wakacjami w 1939, a wakacje były normalne. Ja po raz pierwszy brałem udział w obozie harcerskim. Oj tak, pamiętam, wolne, cudowne lato. Wolne od jakichkolwiek kłopotów. I właśnie w tym nastroju szykowaliśmy książki i zeszyty na nowy rok szkoły. Białe kołnierzyki i mankiety do mundurka wypracowane, poukładane, równo czekamy na rozpoczęcie roku. Ech, a tu komunikat radiowy. Tak, tak. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Nie będzie zajęć, nie będzie szkoły. A co będzie? Wojna. Radio, tu marszałek Wszystkiego Wojskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Planem spartolnej agresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Wrzesień wybuchnął w złotym liście. Pocisk wroga przerwał wczesny świt. I niebo runęło na dół. I pęknięta ziemia zachłysnęła się krwią. Jesienna noc, bez ustannych uścisk.
A wśród nocy jesiennej tej czytam najdroższy list. Wiem, że czeka dziewczyna ma niemiłością z jej słów. Kiedy wróci syn kochany, wojna to straszna rzecz. Czy nie baliście się? Dziecko, czy się baliśmy? Nawet nie wiesz jak bardzo. Strach było dostać, bo z góry leciały bomby. Strach było wyjść, bo strzelali na. Was z przerażeniem. Ja chyba ze strachu schowałabym się w myślą. Tak,
Wiem, dziecko, ale takie były czasy. Pamiętam wtorek, 9 września, nalot za nalotem. Mieszkańko mieszkańką udało się przeżyć. Schowałyśmy się w piwnicy na ziemniaki. Część z sąsiedzi z podołu. Moja matka i kilkanaście osób klęczało przed obrazem na Kubowskiej Częstochowskiej i odmawiało różami. Matko Boska, kochana, jedyna, napełniaj spłukany swą wiarę. Trzymaj pokryty swojego syna. Posłoń o twojego szczęścia, Kotaro. Nie wiem, co to znaczy nie radzić. Same smutne białe świece przez to. Nie wiem, co to znaczy odchodzenie. Tylko wiem, bo gorzko pachnie czarnego. Nigdy nie rozmawiałam z wami na ten temat. To musiało być dla was straszne dla. Tak, nawet nie wiesz jak bardzo. Zawsze we wrześniu wspominam tych, których wojna zabrała. Zarówno krewnych sąsiedniej wsi, sąsiadów, jak i żołnierzy walczących w obronie naszej miejscowości. Wiesz, Karinko, byłam wtedy małą dziewczynką, ale wciąż widzę przed oczami obraz zabitych żołnierzy leżących na pobliskich polach, sąsiadów, którzy kopią wspólną dla nich mogiłę, by złożyć w niej to, co po nich zostało. To pole i zryte robami pole, koń gniady, kopyta do góry. To pole i chmury. I przybłąkała się wierzba, pusty kraciasty i baba przeszła. Potem szły dęby, olchy, dalej i dalej. I szli żołnierze polscy. Poumierali. Oceniaj swojego pokolenia tak surowo. Żyjecie w innych czasach. Wojna
to dla was odległa przeszłość. Nie zaznaliście zła i bardzo dobrze. O to przecież walczył choćby mój ojciec, a twój pradziadek. O wasze szczęście i bezpieczne życie. Babciu, dziadku, zobaczycie, ten referat z historii będzie na szóstkę. Okopy przemieniły się w kwieciste palmy. Zarośnięte po brzegi, wierzch płaczące krzaki. Słońce oblewa ogniem swych złocistych pożarów. Srebrne chorągwie wikli i ostro się szali. Szumią bylice na kształt sztandarów. Niech na zawsze w pamięci naszego narodu pozostaną imiona tych, którzy życie oddali dla ojczyzny. A wielu z nich spoczywa dzisiaj na cmentarzu młodych. To dzięki nim możemy żyć w wolnej ojczyźnie. Niech niezłomna i bohaterska postawa będzie nas drogowskazem.